Jak Państwo widzą, w Młodzieżowym Domu Kultury rok szkolny ruszył. Co prawda 11 września rozpoczęliśmy od rekrutacji, ale zaczynamy pełną parą i od środy, już od jutra rozpoczynamy zajęcia. Mamy bardzo ciekawe grupy, wspaniałych nauczycieli, więc zajęcia na pewno będą się wszystkim podobały. Ruszamy, tak jak powiedziałam, pełną parą. Zapraszamy jeszcze tych niezdecydowanych, chociaż mogę powiedzieć, że może się okazać, że nie ma już miejsc w poszczególnych grupach, dlatego że nie spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania naszymi zajęciami, co znaczy tylko jedno, że nauczyciele tutaj pracujący i to, co tutaj robimy, podoba się rodzicom i odpowiada ich oczekiwaniom. Cześć wszystkim, witamy Was w naszym kolejnym programie. Wakacje się skończyły, ale był to bardzo intensywny czas dla naszych grup. Młodzież i dzieci z naszej placówki uczestniczyli w dwóch wyjazdach zagranicznych. Pierwszy wyjazd miał miejsce jeszcze przed końcem roku szkolnego i był to kolejny udział naszych artystów na festiwalu Słońce, Radość, Piękno w Bułgarii. W tanecznych zmaganiach wzięły udział grupy Styl, Ada oraz Jump, startując w kategoriach zespoły, duety i solo. Były to udane prezentacje. Zespoły z MDK-u każde w swojej kategorii zajęły 4. miejsce. Podczas festiwalu odbywał się też konkurs plastyczny, w którym uczestniczyły wychowanki MDK-u. W swych pracach odzwierciedlały urokliwe zakątki Nesebaru.
Pobyt w Bułgarii to nie tylko występy i praca artystyczna, ale także czas integracji i dobrej zabawy dla wychowanków. Jak Wam się podoba w Bułgarii? Super jest. Super jest? Zadowolone jesteście? Pogoda dopisuje? Świetnie. A co Wam się najbardziej podoba? Morze. Morze i baseny. I co jeszcze? Hotel. Cały hotel. Chodzenie po sklepach. Zakupy. Kto powiedział zakupy? Ja. A co na tych zakupach najbardziej Was interesuje? Plecaki. Rzeczy. Pamiątki. Sklepy ruszane. Wydełka. Sorry. O co chodzi? Rzeczy ruszane. Szejki. O co chodzi? Wszyscy wrócili zadowoleni, wypoczęci i pełni niezapomnianych wrażeń i wspomnień. W lipcu grupa Tanew, Zawierucha, Ada oraz Styl przeżyły piękną przygodę na festiwalu w Ohrid w Macedonii. Właśnie przyjechaliśmy do Macedonii i rozpakowujemy nasze walizki. Jesteśmy teraz na naszym balkonie. Zobaczcie, jakie mamy piękne widoki. W tym materiale będziecie obserwować przez 10 dni nasze zmagania w słonecznej Macedonii. Serdecznie zapraszamy. Życzymy miłego oglądania. Celem pobytu w Macedonii był festiwal, ale zanim się rozpoczął, uczestnicy wzięli udział w uroczystym korowodzie ulicami miasta. Zakończenie korowodu nasze grupy przywitały polskich kolarzy, którzy przemierzyli w ciągu tygodnia prawie 1500 km, aby pomóc dwóm chorym w ramach akcji charytatywnej Podróż dla innych. Przyszła pora na nasze prezentacje, które odbywały się przez 2 dni. Nasze umiejętności taneczne i wokalne mogli oglądać również mieszkańcy miasta w czasie spontanicznych prezentacji. Oh.
Jeszcze dwie niedziele, młode, miłe z tobą.
Przez 6 dni pełnych niezapomnianych wrażeń młodzież z naszej placówki mogła integrować się z rówieśnikami z Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Izraela i Słowacji, wymieniając doświadczenia taneczne i świetnie wypoczywając. Właśnie znajdujemy się pod naszym hotelem. Wybieramy się na wycieczkę. Ciekawe, co dzisiaj nas spotka. Kolejnym punktem na trasie naszej wycieczki jest najstarszy kościół grekokatolicki z tytułem Hagia Sofia. Drugi taki znajduje się w Bułgarii, a na świecie jest ich tylko 7. Znajduje się starożytny romański amfiteatr, w którym dawniej odbywały się walki gladiatorów ze zwierzętami. A dziś odbywają się tutaj różne koncerty. Za mną znajduje się twierdza Samuela, do której za chwilkę wejdziemy. Mam nadzieję, że pokażemy Wam wiele wspaniałych widoków. Teraz jesteśmy na zamku, z którego są świetne widoki. Widać na przykład nasz hotel. Kościół Świętego Klemensa to ostatni punkt naszej dzisiejszej wycieczki. Popatrzcie, jak jest piękny. Jesteśmy właśnie na jeziorze Ohrid, płyniemy, podziwiamy widoki, następnie będziemy płynęli do miasta na wodzie i następnie na plażę się pokąpać i poopalać. Ogólnie jest świetna pogoda, świetnie się bawimy, przez co atmosfera i cały rejs mija nam bardzo przyjemnie.
końcu jesteśmy nad jeziorem i możemy popływać. Za nami jest granica Albanii, na którą chcemy popłynąć. Dziś mamy nadzieję, że rzucimy Asię do wody. Trzymajcie za nas kciuki. Jedną z niespodzianek przygotowanych przez naszych opiekunów jest dyskoteka, na którą właśnie się zbieramy. Zobaczcie, jak będziemy się bawić. Dzisiaj jest przedostatni dzień naszego pobytu w Macedonii. Z tego powodu postanowiliśmy przeprowadzić sondę z uczestnikami wyjazdu. Z jakiej grupy jesteście? Zespół tańca ludowego Tanef. Jak podoba się Wam Macedonii? Jest naprawdę fajnie. Co sądzicie o swoim występie? Było bardzo fajnie. Jak minęła Wam podróż? Była dość długa i męcząca. Z jakiej jesteś grupy? Zespół tańca ludowego Tanef. Czy jesteś zadowolony ze swojego występu? Tak, bardzo. A czy podoba Ci się w Macedonii? Tak. Czy chciałbyś już wrócić do Polski? Nie, chciałbym tu jeszcze zostać. Z jakiej jesteście grupy? Jesteśmy z grupy tańca współczesnego ADA. Jak podoba Wam się w Macedonii? Super, jest naprawdę pięknie. Co sądzicie o swoim występie? Występy się nam bardzo udały. Jak minęła Wam podróż? Było ciężko, ale zleciało szybko. Zespół tańca ludowego Tanef. Jak podoba Ci się w Macedonii? Jest bardzo fajnie. Jak wspominasz swój występ? Nie był najgorszy, ale nie był też najlepszy. Jak Ci minęła podróż? Była długa, męcząca, ale było warto. Czy chciałbyś już wracać do Polski? Z jednej strony tak, z drugiej nie. Czy miło będziesz wspominał Macedonię? Jak najbardziej. Jestem z grupy Diversum. Czy jesteś zadowolony ze swojego występu? No, myślę, że tak. A czy chcesz już wracać do Polski? No z jednej strony tak, z drugiej strony nie. No oczywiście jest tęsknota też trochę za krajem, ale z drugiej strony jest to bardzo fajne przeżycie. Myślę, że jakbym miał okazję, to kiedyś też bym tutaj wrócił. Więc ciężko mi jest odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie. Czy będziesz miło wspominał Macedonię? No myślę, że na pewno tak. Z jakiej grupy jesteście? ZTL Tanef. Jak podoba się Wam Macedonii? Macedonii jest całkiem przyjemnie, jest fajna pogoda, ładne widoki, spoko grupa. Co sądzicie o swoim występie? Wydaje mi się, że poszło nam bardzo dobrze. Jak minęła Wam podróż? Podróż była co bądź bardzo męcząca, ale w moim towarzystwie, także fajnie. Jestem z zespołu tańca ludowego Tanef. Jak podoba Ci się w Macedonii? Jest bardzo fajnie. Jak Ci minęła podróż? No dość ciężko, ale się jakoś udało. A jak poszedł Ci występ? Wydaje mi się, że wszystko było okej. Czy chcesz już wracać do Polski?
Raczej nie. A czy będziesz miło wspominać Macedonię? Na pewno. Jaka atrakcja według was była najlepsza? Plaża. Topienie dziewczyn? Moim zdaniem plażowanie. A czy dobrze będziesz wspominał Macedonię? Tak, są tu bardzo ładne widoki. Wszystkie atrakcje były super. Disco party. No, dyskoteka. Dla mnie rejs statkiem. No, według mnie najfajniejsze było, myślę, pobyt na plaży, bo no, było dużo rzeczy, które można było zrobić, można było popływać, można było się poopalać, poleżeć. Czy chcecie już wracać do Polski? Zdecydowanie, zostalibyśmy tutaj jeszcze na dłużej, ale niestety fundusze nie pozwalają. Czy miło będziecie wspominać Macedonię? Na pewno Macedonia zostanie w naszej pamięci na długie lata. Jaka atrakcja według was była najlepsza? Zdecydowanie disco party. Plażowanie i kąpanie się i widoczki. A jak podoba ci się Macedonia? No dla mnie to jest bardzo fajny kraj. Żartuję sobie, że przyjechaliśmy jednocześnie nad morze i w góry. No, czego chcieć więcej? Właśnie To jest make-off! Jeszcze raz! Kościół Świętego Klemensa to ostatni... Nie, inaczej. Jak mówią? No dobrze. Za nami znajduje się romański... Czwarty dzień wyjazdu, więc nadszedł czas na odpoczynek i jesteśmy na plaży nad jeziorem. Dzisiaj jest czwarty dzień naszego... Co tam wyjdzień? Do wyjścia na... No przystań. No przystań. Dzisiaj. Grupami wchodzimy do wody. Nikt nie wchodzi samodzielnie bez informacji, że wchodzi do wody. Krzysiek, powtórzę! Powtórz to, co powiedział pan Jarek! Słucham? No właśnie, że nie! To zapraszam jeszcze raz bliżej młodzież, najlepiej w kółeczko. Pierwsze cięcie. Pierwsze cięcie. No dobra, nie będzie tak. Będzie drugie cięcie. Okay, yes. Przyjechaliśmy właśnie do Macedonii i rozpakowujemy nasze walizki. Jesteśmy teraz na naszym balkonie. Zobaczcie, jakie mamy piękne widoki. W tym materiale będziecie obserwować nasze zmagania przez 10 dni słonecznej Macedonii. Co? Dobra, spoko. Nasza przygoda w Macedonii dobiegła już końca. Szkoda nam jej zwracać. Ale mamy nadzieję, że jeszcze tutaj kiedyś wrócimy. Jesteśmy z grupy tańca ludowego TANEF. Wjazd do Macedonii był naprawdę udany. Wspomnienia będą niesamowite. Pozwiedzaliśmy, popalaliśmy się, poplażowaliśmy, podpoczywaliśmy. Wspomnienia będą mega. Bardzo nam szkoda, że musimy już jechać, ale myślę, że na pewno wrócimy tutaj jeszcze. Bardzo podobała nam się wycieczka do Macedonii. Szkoda, że to już koniec. Właśnie skończyłam robić ostateczne zakupy na drogę powrotną. Ogólnie było bardzo fajnie. Morze, no jezioro, ale naprawdę jest śliczne. Tutaj można naprawdę dużo fajnych rzeczy kupić. Ogólnie bardzo fajnie było. Szkoda, że musimy już jechać. Bardzo nam się podobało w Macedonii. Jesteśmy z grupy TANEF i pozdrawiamy resztę grupy, która nie pojechała. Jesteśmy z grupy TANEF. Jesteśmy w Macedonii, w Ohrid. Jest to bardzo pięknie, ale w Polsce jest piękniej. Bardzo nam się podobało w Ohrid. Cudowne miejsce, a przy tym możemy pochwalić naszą młodzież. Wszyscy zdyscyplinowani, fajnie się wypoczywali, fajnie się bawili. I z taką grupą to można tylko wyjeżdżać. Polecamy. Pozdrawiamy z Macedonii. Jeśli ktoś się zastanawia, czy warto przyjechać do Macedonii, to na pewno warto. Robimy tutaj tak super rzeczy, że trudno to opowiedzieć. Pływamy w super pięknym
czystym, lazurowym jeziorze. Chodzimy po rewelacyjnych ścieżkach w górach. Podziwiamy przepiękne widoki, jemy macedońskie potrawy, które chyba wszystkim smakują, mam nadzieję. I pijemy wspaniałą, czystą, orzeźwiającą macedońską wodę. No i cieszymy się rewelacyjnym słońcem. Piękne niebo, piękna pogoda, humory ekstra. Tańce również nam wyszły rewelacyjnie. Zapraszamy do Macedonii. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy za tydzień. Cześć!